Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Rozmawiamy o ustawie o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten instytut ma powstać na skutek przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Można powiedzieć, że mocną stroną tego projektu jest brak przerwy w działaniu i wejście w prawa i obowiązki jednej jednostki nowo tworzonej. Trudno nie zgodzić się z ideą ulepszania, bo jak wynika z projektu, jak go czytam, jest według zamiarów, ma to być ulepszenie obecnej instytucji z nowymi kompetencjami, lepsze skupienie się na potrzebach funkcjonariuszy, prowadzenie badań naukowych, lepsze wyjście przeciwko zagrożeniom epidemiologicznym, sytuacjom kryzysowym, kształcenie kadr medycznych. Ma powstać nowy budynek, 500 łóżek i ulepszony ma być szpitalny oddział ratunkowy, rozbudowany do 150 łóżek. Tu na marginesie, niezbyt, oczywiście biorąc poprawkę na komentarze internetowe, ale różne opinie są na temat tego SOR-u. Myślę, że nie jedynego w kraju. Jest to realne wyzwanie, aby sprostać oczekiwaniom Polaków w tej materii. Można uznać taką potrzebę, bo funkcjonariusze podlegający pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasługują bez wątpienia na to, aby ryzykując życie i zdrowie dla państwa polskiego, móc liczyć na jak najlepsze, szybkie i skuteczne traktowanie w sytuacji, kiedy opieki medycznej będą potrzebować. Pozostaje mieć nadzieję, że wzmocni to ogólnie system ochrony zdrowia. Projekt wygląda nie najgorzej, ale zmiana nazwy i dosypanie pieniędzy to nie jest gwarancja sukcesu, szanowni państwo. Oczywiście powstaje pytanie, jak to będzie realizowane. Czy tutaj będą kadry dobierane merytorycznie, czy będą dobierane z klucza politycznego, czy będą prowadzone uczciwe konkursy, czy to stanie się kolejnym łupem politycznym. No oczywiście, czy firmy wybrane do realizacji rozbudowy, bo to będzie też rozbudowa, będą wybierane w drodze transparentnych przetargów. Czy rzeczywiście jest ambicja, żeby zapewnić lepszą jakość, jeszcze lepszą jakość, jakość usług medycznych i czy szpital zacznie słynąć z jeszcze większej dyskrecji niż obecnie? No i wreszcie, czy te kadry tam pracujące będą czuły etos państwa polskiego, czy będą w stanie wypowiadać się merytorycznie w obliczu różnych faktów, jakie czekają jeszcze państwo polskie? Mówię to w kontekście tak zwanej pandemii COVID-19 i tego, że funkcjonariusze byli szczepieni najgorszym preparatem z tych, które były na rynku. No, apel o zdrowy rozsądek. Dziękuję myślę, że bardzo. Się przyda. Dziękuję uprzejmie.